No i czas na najważniejszy opening, czyli Legendary Chest. Co wypadnie? Siema, nema, neczko. Witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj znowu Clash Royale. Moja i wasza ulubiona gierka w ostatnim czasie. I dzisiaj znowu jesteśmy na koncie kogoś innego, nie moim. Oxerch przygotował dla nas konto z takimi fajnymi skrzyneczkami, czyli Giant Chest, Magical Chest, Legendary Chest, Crown Chest, Free Chest i Clan Chest. Sporo tych chestów dzisiaj będzie, ale nie będziemy na tym koncie grali, ponieważ nie jest jakoś zbyt spektakularne, a jest fajny challenge. Oczywiście Clone Challenge, jak sama nazwa już wam pewnie powiedziała, i zagramy sobie Balloon, Lava Hound, Balloon, Clone. Taki będzie nasz deck, zobaczymy jak on wyjdzie. Normalnie na ręce gra się nim całkiem przyzwoicie, więc na challenge'u powinno też nie pójść najgorzej. Ale to będziemy grać na moim koncie, bo tutaj nie ma kolega niestety Lava Hounda. Więc żeby nie było, ja tutaj szybciutko otworzę te skrzynki, potem poprzeplatam to jakoś w montażu z moją grą po odcinkach, wiecie. Wiecie o co chodzi, nie? Więc musicie się spodziewać, że nie będzie wszystkiego naraz. Dzisiaj te przynajmniej 5000 łapek dla Oxrecha, żeby wiedział, że mu dziękujecie. Jesteśmy wszyscy mu wdzięczni, że udostępnił mi to konto, bo wy macie zabawę i ja mam zabawę dzięki właśnie niemu, więc jeszcze raz dziękuję. No i co? Zaczynajmy. Widzisz tego przystojniaka? Bo ja widzę, ale że ty chcesz go częściej widywać, to wcześniej przecież subskrybuj, zostaw dzwoneczek, tutaj zaznacz i potwierdź. Do tego zostaw lajka pod filmem, a na koniec zalajkuj mojego fanpage'a, na którym jest jeszcze więcej moich gorących fotek. Zapraszam. Dobra, na pierwszy ogień otwórzmy sobie Giant Chest. I tutaj Gold, bardzo ładnie. Fireball, nieźle. Rage, też całkiem nieźle. Elite Barbarianki, okej, i do tego Battle Ram. 38 masz. Okej, ale no, chociaż Giant Chest legenda, to raczej ciężko trafić, co? Dobra, my już jesteśmy na moim koncie. Jak widzicie, też mam tutaj kilka skrzyneczek, nie tak fajnych jak na tamtym koncie. Ale co wypadło, będziecie musieli pewnie jeszcze poczekać. Mam też Magical Chest, ale nie otworzę go na razie. Otwórzmy sobie Free Chest, Gemsy, bardzo ładnie, Elixir Collector, przyda się zawsze. I Kanon, okej, nie najgorzej. Jeszcze jednego otwórzmy. Gold, Gemsy, Muszkieterki i Mortar. No zawsze mam nadzieję na tą legendę. Tutaj może z Silver Chestu wypadnie. No nie za bardzo, może z tego na przykład Silver Chestu wypadnie. No też, to może z Golden Chesta bym był wdzięczny w sumie, bo czemu by nie? Chciałbym legendę z Golden Chesta, no ale... ale nie! No nie, no niestety. Dobra, wyzbyłem się wszystkich chestów, ale jak widzicie, Clone Challenge jest dostępny w tym momencie. Ja nie umieszkam w niego zagrać. Jak wiecie, nie jestem najlepszy w challenge'ach, ale ostatnio piecyk challenge prawie wygrałem, więc nie najgorzej. A klon to jest karta, którą jednak od czasu do czasu gram. I to jest właśnie deck, którym grałem i wydaje mi się być naprawdę, naprawdę fajny. Na klony przeciwnika mamy zawsze strzałki i mamy zawsze szkieletową armię. Myślę, czy coś jeszcze nie powinniśmy dodać, żeby temu pomóc. Nie wiem, czy na przykład zamiast Mega Miniona nie wolałbym Goblin Gangu. Mega Minion jest niby spoko, ale Goblin Gang też jest niby spoko. Spróbuję, ale to nie tutaj. Dobra, muszę zapamiętać ten deck, bo będzie ciężko mi go skopiować i zrobimy taki deck już w challenge'u. Deck gotowy, faktycznie wziąłem goblinki zamiast Mega Miniona, ale najwyżej będziemy to jakoś tam sobie dostosowywać. Zaakceptowujemy ten deck i zagrajmy pierwszą walkę. Tutaj co jest? Jakie są? Za dwa winy jest jeden klon. Za cztery winy też jeden klon. I za 6 winów też jeden klon, czyli co, 3 klony można wygrać ogólnie. A, no tak, bo klon to epicka, no to nie najgorzej w sumie, nie najgorzej. Zaczynajmy. Tym razem, kurde, mam strasznie ciężki start w tym momencie, bo nie mam zbytnio co wystawić. Muszę wystawić mojego balona, ale balona tak niezbyt chciałem wystawiać w tym momencie. Tutaj idą takie karty, tutaj będzie lightning całkiem niezły, co? O, mam nadzieję, że już nic nie wystawi. Lightning faktycznie był całkiem niezły. O nie, minionki zginą. Za wcześnie je wystawiłem chyba, nie, nie zginą. Więc teraz jak ja tu wszystko to sklonuję, a sklonuję szybciutko, balona przynajmniej, tak, balona sklonuję i balon uderzy kilka razy mi się wydaje, raz, nie, raz tylko uderzy, dobra, ale tam dwie bomby dostaną się, tutaj wystawimy Goblin Gang, żeby atakowały te batsy i w ogóle, chociaż te gardcy tutaj dolecą i całkiem mocno zbiją mi tutaj wieżę, ale nie za bardzo mam co zrobić, dobra, jesteśmy even, jesteśmy na wyrównanym miejscu w tym momencie, bo i on ma trochę zbitą wieżę i ja mam trochę zbitą wieżę. Problem tylko w tym, że jak ja teraz wystawię Lava Hounda, to nie będę miał zbytnio co wystawić później, ale dobra, zaraz będę miał szkieletki, więc zrobimy to w taki sposób. Chociaż właśnie tam niestety ten Wizard troszeczkę, chociaż dobra, Wizard zaatakował ten, więc teraz wychodzi całkiem nieźle. Szkieletki, o nie, ale to zrąbały mi, zrąbali mi bardzo. Czy ja będę miał klona? Będę miał klona, ale chyba jestem za daleko tym.
Niech on tam sobie umrze, a ja zaraz klona użyję. Pa, jaki to będzie klon idealny. To jest właśnie ta rzecz, która tutaj decyduje o tym, że ten... O, żeby jeszcze sklonować ten. Dobra, udało się sklonować jeszcze świnkę. Pięknie. No i ten deck właśnie decyduje... Dlatego on jest taki dobry. Bo zobaczcie, teraz idą dwa balony w pełnym ilością życia. I to będzie pierwszy win. Tak, to będzie pierwszy win. O to właśnie chodziło. Bardzo fajny deck, bardzo mi się fajnie nim gra. Czasami wychodzi, czasami jednak nie wychodzi. A tutaj te szanse są w miarę wyrównane. Jak wiecie, ja nie jestem specjalistą od Clash Royale. Bawię się w tej grze, jestem noobem, przyznaję. Nie musicie tego pisać w komentarzach. Są kanały, które grają w to dużo lepiej, zapraszam do nich. Ja tu jestem tylko po to, żeby się dobrze bawić. Nie umiem grać, ale jak widzicie, udało mi się wygrać, więc lećmy dalej. Dobra, otwórzmy klan Chesta. 8 na 10 był zrobiony właśnie u Oxtrecha. I tutaj tak, Gold, Royal Giant. Widziałem, że on grał Royal Giantem, więc na pewno mu się przydadzą. 5 muszkieterek, 3 potrójnych. Do tego Archerki, zawsze przydatna karta. Do tego Barbarian Hat. Aha, kanon i do tego Dark Prince. No już miałem nadzieję na legendę. Druga walka, tym razem z jakimś Turkiem chyba. No i zobaczymy, dobra, mam już tutaj Lava Hounda przygotowanego w razie W i wystawię go gdzieś tutaj na przykład. Mam teraz jeszcze manę na to, żeby wystawić coś innego, więc powinno być dobrze. A wydaje mi się, że tutaj większość osób będzie grało właśnie tym deckiem, bo jeżeli nie, no to nie za bardzo wiem, jaki inny dobry deck mógłby być w tym wypadku dostępny. Co ja tutaj mam zrobić? Chyba poczekam z maną, no bo nie za bardzo mam co wystawić w tym momencie. Dobra, wystawimy minionki, bo on tak się nie kwapi zbytnio do wystawienia czegokolwiek. Tutaj wystawimy Goblin Gang, żeby rzucały. Myślę, że to będzie całkiem spoko. Niech rzucają. Tam nie będziemy chyba rzucali jednak tego... wiecie, klona, bo nie ma to zbytnio sensu. Coś tam tą wieżę zawsze obijemy. Nie będzie najgorzej, nawet bym powiedział, jest całkiem nieźle. Okej, muszę coś wystawić. Ja nie mam zbytnio co w tym momencie. Co ja mam zrobić teraz? No nie wiem, muszę coś wystawić, co mam to wystawić? No nie, no bez sensu. Dobra, wystawię teraz to. Ale straciłem strasznie dużo, wiecie czego, nie? Strasznie dużo straciłem. Straciłem many i to mi się bardzo nie podoba. Musiałem tego balona też wysłać, bo zbytnio nie miałem co zrobić w tym momencie. Zaraz chyba zrobię taki play, że damy balona, damy tutaj też szkieletową armię i będziemy kopiować właśnie szkieletki z balonem. Tylko gdzieś tutaj, dobra, skopiowaliśmy je. Całkiem nieźle to wyszło, faktycznie trzeba przyznać. Niestety nasza tamta koleżanka zbije te nasze, większość naszych rzeczy, ale to będzie pierwsza wieża. To będzie pierwsza wieża i to bardzo ładnie wyszło w sumie. I do tego balon leci dalej, zaatakuje jeszcze kilka razy. Więc wyszło, ej, czy to będzie po raz kolejny win, taki o? Tak, to będzie win, po raz kolejny. Nie, jeszcze nie, tak, to będzie win. Ładnie wyszło, muszę przyznać, jestem z siebie troszeczkę dumny. Ale były już takie challenge, gdzie robiłem łatwo 3-0, a potem przegrywałem 3-3. Na razie jest ok. No i mamy pierwszego klona dla nas, no dziękuję wam bardzo. Ciekawe, co daje klon na wyższych poziomach, aż muszę to sprawdzić. Co da mi klon na wyższym poziomie? A nie, nie ma tutaj napisane. No kurde, ale jestem ciekaw, co by mi dał klon na wyższym poziomie. Możecie mi napisać w komentarzach. Otwórzmy sobie Crown Chesta, bo czemu by nie? Gold, Gemsy, Mortar, do tego Rocket, 5 aż takich, Knight i Tornado. Okej, okay, Epic z Crown Chesta, nie najgorzej. Kolejna gra, tym razem gramy z jakimś Arabem chyba, tak mi się wydaje. I co tutaj powinniśmy zrobić? Czy ten balon ma jakieś większe szanse w tym momencie? Nie ma, ale wystawię. Musimy coś niestety wystawić. Jak już szybko idzie. Tutaj dał Fire Spiritsy. Czy to ma jakiś głębszy sens, te Fire Spiritsy? Aha, wiem, co on pewnie będzie próbował. Zaraz pewnie będzie chciał... Nie, nie wiem, co on będzie próbował w sumie. No dobra, puśćmy tutaj jeszcze minionki. O, akurat on puścił hordę minionków. Zginął od bomby prawdopodobnie. Nie, nie zginął od bomby, ale... No kurczaczki. Dobra, dajmy tutaj Goblin Gang. Trochę mi to niestety obije wieżę. No ale nie szkodzi. Te moje gobliny też coś tam obiją tą wieżę jego, więc wyjdzie całkiem spoko. Uwielbiam tą kartę. Ta karta jest naprawdę mega, mega, mega fajna. Zaraz będę miał balon i mam też w sumie klona. Tylko żeby zrobić coś tutaj klonem, będę potrzebował niestety coś jeszcze wyrzucić. Dobra, Lightning tutaj będzie fajowy, bardzo mi się nawet spodoba. Mogę tutaj wyrzucić klona, Lightning, no tutaj muszę być strzałki. Nie za dużo tutaj, to nie, no coś tam dały. Dobra, trzeba ten atak jednak od nowa będzie przeprowadzić, bo nie za dużo zrobiliśmy tej wieży, ale zawsze jednak coś. Dobra, on wystawił golema. Wydaje mi się, że tutaj, kiedy nasze tutaj gry osiągną, wiecie co, osiągniemy tutaj wyższy poziom,
To znaczy osiągniemy minutę i wtedy będzie, powinno być już wtedy spoko, bo wtedy many będziemy mieli całkiem sporo. No muszę niestety, nic nie mogę tutaj zrobić z tymi golemkami, niech one tam biją. A my puścimy Lava Hounda, zaraz jeszcze do tego dogramy balon i potem sklonujemy. Takie jest zagranie, wiecie, że to zagranie działa. Wiecie, że to zagranie działa bardzo nawet dobrze, bym powiedział. Byleby wyszło, byleby naprawdę fajnie wyszło, musimy troszeczkę z tym balonem poczekać. Okej, tutaj wyszło całkiem nieźle. Zagram jeszcze tutaj szkieletową aremkę, chociaż ona troszeczkę dostanie. I tutaj klona, szybciutko klona. Dobra, mamy klona. I tutaj jeszcze rzucę strzałki. Nie wiem, czy te strzałki dużo dały. Nie za dużo, w ogóle nic tutaj nie za dużo dało, bo wyszło na to, że on wyszedł na tym wszystkim lepiej niż ja. Nie wiem, co tutaj się zagrało i czemu tak się podziało wszystko, ale faktycznie tak wyszło, że on wyszedł na tym, na tej zabawie lepiej niż ja. I on mi zbije tutaj wieżę. Tak, on mi zbije wieżę. Aha, ja wystawiłem jeszcze szkieletki na... Jestem głupi. No jestem głupi. Wystawiłem szkieletki na batsy. To nie miało prawa wyjść. No ale dobra, musimy lecieć dalej. On w tym momencie many nie będzie miał za dużo, więc ten klon powinien tutaj zrobić swoje, tylko znowu wyjdą... No nie, ten klon nie zrobił nic. Dobra, tym razem nie udało się tego ugrać. Starałem się, ale nie wyszło. Starałem się, ale nie wyszło. Było całkiem nieźle na początku, teraz już nie jest wcale dobrze. Pokonał mnie. Kolejny przeciwnik, Marin. Ja tak liczę na 4 winy. Myślę, że 4 winy z mojej strony byłoby już naprawdę fajnym wynikiem. Tak mi się wydaje. Dobra, wyślijmy balon i będzie trzeba się naszą lawę posłać troszeczkę bliżej tutaj. Tylko czy to nam... O, dobra, on też poleciał balonem i teraz kurde. No dobra, wydaje mi się, że teraz kto pierwszy, ten lepszy. On tam wysłał Executionera i wydaje mi się, że tutaj pójdzie taka gra, wiecie, kto pierwszy, ten lepszy. Tak prawdopodobnie to będzie wyglądać. Czy ten klon złapie balona? Nie, klon nie złapał balona, ale to zrąbałem. No dobra, to już jest przegrana, wydaje mi się. Nie wiem, czemu to zrobiłem. No przegrałem ten mecz tak sam w sumie, sam przegrałem ten mecz. Tam faktycznie coś tam wyszło. Jeszcze istnieją te moje tutaj zagrywki. Tam jeszcze atakuje ten balon, więc może nie będzie aż tak źle, jak się wydawało. Tutaj zobaczcie, druga wieża również mu spływa. Gdyby tutaj zrobić... Ej! Tu naprawdę może wyjść coś. Ej, ja to mogę wygrać w tym momencie. Brakuje mi hitka chwilkę. 100 HP? Nie, strzałkami tego nie zrobię chyba. 11 HP. Nie wiem. Nie wiem, co teraz mam robić, bo potrzebuję poczekać na Lightninga, ale boję się, że zanim poczekam na Lightninga, to mi ten... Dobra, no czekamy. Wydaje mi się, że wygram to. Dobra, jest okej. Było ciężko, ale się udało. Wiem, że niby nubsko jest kończyć z pelkami, ale no taka jest gra. Trzeba korzystać z możliwości, jakie tam gra, jakie wam gra daje. Lećmy dalej. Dobra, czas na Magical Chesta. Tym razem 870 golda. Zap. To spoczko. Goblinsy. Nie najgorzej. Arrowsy. Okej. Okay. Knights. Okej. Okay. Czyli nie będzie legendy prawdopodobnie. Epic to Guardsy i pierwszy raz ją miał. I muszkieterki, a do tego jeszcze jeden Epic, czyli Lightning. Lightning jest okej. Okay. Jest okej. Okay, ale... Mogło być lepiej. Dobra, czwarta gra. I tutaj to jest właśnie ta gra, po której, jeżeli uda mi się wygrać, będę czuł już się całkiem nieźle. Będę czuł, że już tam coś tam kminie, że wyszło całkiem nieźle. I tak jestem w miarę zadowolony z tego, co tutaj się wydarzyło w dzisiejszym odcinku. Tam idzie niestety Mac. Mac jest jakąś tam dla nas małą przeszkodą. Ja nie za bardzo mam co zrobić w tym momencie, no. Nie za bardzo mam co zrobić w tym momencie i to niezbyt mi się podoba, chociaż to wyszło całkiem nieźle. Okej, tutaj pójdą na pewno strzałki. Strzałki szybciej. Dobra, poszły strzałki. Kurde, no gdyby mi się udało jeszcze sklonować tę świnkę i tego, ale nie uda mi się sklonować świnki i tego. Ale balon już mi się uda chyba sklonować. Balon i te małe świnki, dobra, to wyjdzie całkiem spoko. On też sklonował balon, ale ja tego balona dość szybko skontruję. I patrzcie, ja mogę znowu to wygrać. Tak o, po prostu. Nie, nie wygram jeszcze tego, ale już nie za dużo zabraknie. Dwie bomby wybuchną i jeszcze idą kolejne tam nasze jednostki. Mam nadzieję, że tu nie będzie żadnego fireballa, ale dobra, i tak jest tak średnio. Ale te goblinki to załatwią, załatwią sprawę. Nie, nie załatwią. 100 HP znowu zostało. Dobra, na Lightninga znowu go ściągnę. Ale mogę spróbować w sumie nawet szkieletową armią, bo czemu by nie? Wiem, że to nie za dużo zrobi, ale jeden przynajmniej uderzy. Albo i nie. No nie uderzy, no dobra, to muszę to skończyć Lightningiem, niestety. Ale po raz kolejny udaje mi się wygrać w niezły sposób, no muszę powiedzieć, całkiem nieźle. No kończę Lightningiem, bo mogę. Wygrywam czwartą grę, przegrałem jedną.
Jestem zadowolony. Mamy kolejnego tutaj klona. Dziękuję wam bardzo. Jak wygram jeszcze jednego, będę miał go na trzecim poziomie. Wydaje mi się, że to jest naprawdę fajny odcinek. Nie dość, że fajne openingi, to jeszcze fajnie idzie w Clone Challenge. Kurde, no nawet bym powiedział, że jest szansa na wygranie 6. Zobaczymy. Kolejny przeciwnik. Tym razem 5. walka. No i tutaj start niestety nie po naszej myśli. Nie mam zbytnio co zrobić, więc muszę niestety wysłać nasze minionki. Rozdzielimy je w taki sposób. On gra Pekką. Pekka faktycznie będzie całkiem nieprzyjemnym przeciwnikiem. Nie wiem, wyślę tutaj szkieletki, żeby nie marnować tego. Ale Pekka faktycznie będzie dość nieprzyjemnym przeciwnikiem. Tutaj Bomb Tower zrobi naprawdę mega dużo. Ja wysłałem niestety tą rzecz naprzeciwko tamtej. Wydaje mi się, że tutaj będzie taka akcja, wiecie, znowu, kto pierwszy, ten lepszy. No dobra, trudno, musimy to zrobić. On tutaj będzie naprawdę nas mocno bił, mocno atakował. Ja tutaj rzucę Goblin Gang, żeby zniszczyły te klony przynajmniej. I chyba zniszczą. Ej, gdzie się podziała moja lawa hunt? A nie, jest tam. Dobra, i tutaj patrzcie, klonujemy. Nie wyjdzie to najgorzej, wydaje mi się. Nie wyjdzie to naprawdę najgorzej, chociaż tamte batsy nam zniszczą klony. A ten nam niszczy tutaj domek, niestety. Ale no nie. To nie wyszło za dobrze. Łatwo poszło, łatwo przyszło, łatwo poszło. Było wyrównanie, było kto pierwszy, ten lepszy. Nie miałem zbytnio jak zatrzymać tej Pekki. Mogłem to rozegrać lepiej, ale postanowiłem, że atak wyjdzie mi lepiej. No i mamy 4-2. Zobaczymy, to może być ostatnia walka. No i czas na najważniejszy opening, czyli Legendary Chest. Co wypadnie? Jestem bardzo, bardzo ciekaw. Lava Hound? Nie, Sparky, ups. No raczej nie będzie Oxtrek zadowolony, chociaż to jest jego nowa legenda, nie miał jej wcześniej, chyba nie miał żadnej legendy do tej pory. Więc Sparky jako pierwsza legenda, no przykro mi, przepraszam, zostawcie łapkę w górę dla Oxtreka za to, co mu się wydarzyło. Ostatnią walkę i tym razem karty naprawdę fajnie nam się ułożyły, nie powiem, że nie. Mamy lawa na początku, mamy balona już w ręce i mamy klona, więc wszystko tak naprawdę, czego potrzebujemy w tym momencie, mamy już na ręce. Z tym, że on tutaj całkiem agresywnie zagrywa i pewnie zaraz też zrobi taki mały myk, że zaraz to sklonuje. Ale no trudno, ja tutaj to łatwo załatwię tymi... O nie, nie załatwię tego łatwo. Kurczaczki, no nie mam zbytnio co zrobić, muszę tego balona tam dosłać. Stracimy pierwszą wieżę w dość łatwy sposób. W małym nakładzie wszystkiego tak naprawdę dla niego. Ale tam też powinno nam pójść całkiem nieźle. Mamy też kolejny problem. O nie, nie złapałem tego. No nie, złapałem Lava Hounda, dobra, spoko, spoko. I będziemy mieli kolejnego... Kolejnego będziemy mieli tutaj duszka, znaczy kolejnego, ajaj, kolejną wieżę. Niestety nie, tutaj już nie za dużo tym balonem zrobimy. Te nasze świnki też nie za dużo zrobią. Czy on wybuchnie od tego? Nie wybuchnie. Dobra, trzeba robić kolejny atak. Wydaje mi się, że ten atak zrobimy już znowu w tę samą stronę. Nie będziemy patrzyli na gwiazdki, bo i tak ta gra nie dociągnie do końca. Ta gra i tak nie doleci do końca, tak mi się wydaje przynajmniej. Więc zrobimy tutaj kolejny atak. On pewnie też będzie próbował już lecieć po nasze te. Ja tutaj muszę coś tutaj scyklować. Wydaje mi się, że scykluję tutaj gobliny. Może to nie był najlepszy pomysł. Okej, zróbmy tutaj tak. Tutaj wybuchną te i tutaj postawmy te. Wiem, że to nie jest najlepszy sposób, ale musimy... Ojejku, dobra, czyli ja to przegram w tym momencie? Prawdopodobnie tak. No niestety, no zawiodła moja taktyka. Znowu bardziej poszedłem do ataku. Kurde, no po takich pięknych meczach na początku, teraz dwie takie przegrane totalnie z dupy. No i kończymy nasz challenge na wygranych 4. Powiedziałem, że z tylu będę zadowolony i faktycznie jestem z tylu zadowolony. Grało mi się fajnie, myślę, że nie było najgorzej. Wy również może dobrze się bawiliście. Otwórzmy sobie oczywiście ostatnią skrzyneczkę z naszego Clone Challenge'u. Gold do tego, mortar do tego, piecyk, no i minionki. Przepiękny drop. Bardzo fajny challenge, może jeszcze sobie zagram jednego poza odcinkiem, bo bawiłem się naprawdę fajnie. A na dzisiaj myślę, że będziemy już kończyli. Jak zawsze dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Jak zawsze pamiętajcie o G2, gdzie z kodem mano 3% zwrotu na wszystkie fajowe gierki. Link w opisie, tam też linki do mojego fanpage'a, Instagrama, również was gorąco zapraszam. A na dzisiaj to już wszystko, ja mi jeszcze raz serdecznie dziękuję. Pamiętajcie o lajkach dla naszego kolegi, który dał nam konto. A my kończymy, trzymajcie się, pa pa. Ba 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 ba.